Sponsorem programu jest PKN Orlen. Czy naprawdę wierzysz, że po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu spotkamy się i będziemy mogli zaprosić jeszcze dodatkowo jakiegoś medalistę olimpijskiego w judo? Szczerze mówiąc naprawdę i szczerze mówiąc myślałem, że ostatnio już będziemy mieli medal. Co za fantastyczna noc sportu. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam swojego gościa. Gościa dosyć nietopowego, no bo w tym moim magazynie są głównie bokserzy, są głównie sportowcy z MMA, ale dzisiaj mamy judokę Krzysztofa Wiłkomirskiego. Witam serdecznie. No, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Monachium, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Düsseldorfie, wielokrotny mistrz Polski, dwukrotny olimpijczyk, Ateny i Pekin 2008, działa judo, trener, komentator judo. No pamiętam jeszcze te czasy, jak się zajmowałem judo, właśnie kiedy walczyłeś, no byłeś tam dużo naszą nadzieją na medal olimpijski. Niestety nie udało się. Niestety nie udało się. Analizując swoją karierę, myślę, że mogła wyglądać ona jeszcze lepiej. Myślę, że te sukcesy mogły być większe, ale w tamtym momencie wielu rzeczy nie wiedziałem. To zawsze jest rola jest trenerów i całych sztabów trenerskich, żeby wyciągnąć z zawodników to, co najlepsze wtedy, kiedy oni są jeszcze w tym najmocniejszym okresie. I tak jak było powiedziane, nie udało się tego medalu, ale rzeczywiście tych innych sukcesów było stosunkowo dużo, z czego jestem bardzo dumny i chociaż brakuje mi tego najcenniejszego medalu z Igrzysk Olimpijskich, to ja osobiście czuję się bardzo spełniony, bardzo zadowolony i uważam, że to była najpiękniejsza przygoda właściwie mojego życia. W polskim judo niewiele lepsza sytuacja niż w tym polskim boksie, który jest mi najbliższy sercu. W boksie ostatni medal olimpijski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie Wojtek Bartnik 1992, w judo w Atlancie złoty medal Pawła Nastuli 1996. Byłem zresztą świadkiem tego, naocznie widziałem. No, ale teraz obie dyscypliny już tyle lat czekają na kolejny olimpijski medal w Tokio. Na tych ostatnich igrzyskach było blisko, chyba w judo kobiet, ale znów się nie udało. Jeszcze powinniśmy tutaj wspomnieć o Anecie Szczepańskiej, która miała też dziewczynę. A no tak, Aneta Szczepańska, tak. Srebrny medal. Ja mówię o facetach. Tak. Więc razem z Pawłem rzeczywiście to były nasze ostatnie medale olimpijskie. To już jest prawie 8 lat. W Paryżu będzie 28, myślę, że zdecydowanie za długo. Mieliśmy naprawdę w tych ostatnich latach, w tych ostatnich edycjach trochę szans na te medale, dlatego że pamiętamy na pewno 5. miejsce Pawła Zagrodnika, który walczył z Japończykiem i w pewnym momencie nawet, można powiedzieć, wygrał ten medal. Ja osobiście bym tę akcję ocenił na ippon, czyli powinno to być zwycięstwo dla Pawła, ten werdykt został zmieniony. Robert Krawczyk, który... No, to był dramat, pamiętam. Który nie tylko... 2 czy 3 sekundy do końca brakowało, kiedy przegrał z Ukraińcem. Przegrał z Ukraińcem w półfinale, a przecież do końca półfinału brakowało jedynie 2 sekund. Gdyby Robertowi udało się dotrzymać tą przewagę, to miałby przynajmniej srebrny medal. Był w takiej dyspozycji, że myślę, nawet byłoby to mistrzostwo olimpijskie. Następnie mieliśmy też, przyśpiewam, 5. miejsce Przemka Matyjaszka, kilka 7 miejsc dziewczyn na igrzyskach, więc jakby tych szans było dużo i czegoś nam ciągle brakuje. Chciałbym, żeby nam się udało jako dyscyplinie, bo nie tylko dla samego zawodnika to jest ogromny sukces, ale to jest też często taki bodziec dla całej dyscypliny, dla tych młodszych zawodników, którzy mają wzorce, mogą się oprzeć na tym wielkim sukcesie i następnie sami dążyć do tych sukcesów. No ja mam nadzieję, że to naprawdę będzie ostatnie były igrzyska w Tokio bez medalu i że teraz z Paryża wrócimy z medalem olimpijskim, a nawet może 2. Myślę, że mamy kilka swoich szans. Więcej w dziewczynach, ale jak najbardziej myślę, że kolejna tutaj edycja bez medalu byłaby bardzo przykrą historią, bo tak jak mówię, to już trwa zdecydowanie za długo. Nie możecie, ja pamiętam jeszcze te stare czasy, kiedy narzekano, była bieda w polskim judo. No teraz chyba nie możecie narzekać i rzucać winy na to, że bieda, że nie ma warunków. Od prawie 2 lat czołowe kluby, z tego co wiem, wspiera Orlen, także twój klub Hato Judo. Jak ta pomoc Orlenu wygląda w praktyce? No, ile osób jest objętych tą pomocą? Czy to wam bardzo ułatwia zadanie? No, na pewno każdy sport wyczynowy wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Do momentu, kiedy zawodnicy są jeszcze dziećmi, to wszystko jest proste, bo te zawody są w obrębie najczęściej swojego miasta, czasami kilka razy do roku jakieś wyjazdowe. Natomiast kiedy to się staje już takim sportem profesjonalnym i zawodnicy coraz częściej uczestniczą nie tylko na zawodach w Europie, ale również na innych kontynentach, do tego dochodzą międzynarodowe zgrupowania, no to te koszty są bardzo często poza zasięgiem klubów i poza zasięgiem rodziców. I tutaj bez wsparcia sponsorów ciężko jest rozwijać te największe talenty, ciężko jest im pomagać w tym, żeby one mogły rozwinąć się na miarę swoich możliwości, bo myślę, że tych zdolnej młodzieży w Polsce mamy bardzo dużo, jesteśmy ogromnym krajem i ta pomoc jest rzeczywiście nieoceniona. W moim klubie w tej chwili jest to 30 parę osób w różnych kategoriach. Oni mają z Orlenu jakieś stypendia? Czy... Głównie to jest... Finansowane jest ich szkolenie, dlatego tak jak mówię, jest tego bardzo dużo, są puchary Europy, są zgrupowania międzynarodowe, są zgrupowania w kraju i im zawodnik jest starszy, tym tego jest większy i te koszty są bardzo duże, czasami to jest kilka tysięcy, nawet może być za jeden start. Natomiast jakby nie biorąc udziału w tych startach, a także nie uczestnicząc, nie mając kontaktu z najlepszymi w Europie czy na świecie, no my nie jesteśmy w stanie dotrzymać im kroku i rozwijać się tak jak inne reprezentacje. Dlatego każda taka pomoc jest dosłownie nieoceniona i to pozwala wierzyć, że w przyszłości właśnie z tych zawodników możemy liczyć na kolejne medale olimpijskie, mam nadzieję. Widzisz wśród tych młodych, których tak dopieszcza Orlen, jakieś talenty na miarę Nastuli czy Legienia? To jest oczywiście bardzo złożone, bo mógłbym tutaj rzucić, że na pewno takich talentów jest dużo, natomiast to nigdy nie wiadomo, czy zawodnik, który w tej chwili jest na poziomie 3-5 miejsca w Europie, za kilka lat nie będzie najlepszym zawodnikiem na świecie i zawodnicy się rozwijają bardzo różnie, nawet Paweł Nastula. Przecież nie wygrywał wszystkiego, miał momenty w tym okresie juniorskim, kiedy wygrywał, ale też kiedy przegrywał. No pamiętam też w Barcelonie, gdzie był też blisko medalu i słynna historia z rozwiązaniem kije. Dokładnie tak, więc też przecież Paweł był bardzo blisko medalu, ostatecznie zakończył na 5. pozycji, a potrafił się fantastycznie odbudować i potem nie tylko był mistrzem olimpijskim, dwukrotnym mistrzem świata, ale przez kilka lat nie przegrał walki na żadnym turnieju, co jest czymś wyjątkowym i pokazuje, że dobrze poprowadzony zawodnik może osiągać naprawdę rzeczy, wydawałoby się nawet niemożliwe. I tych składowych sukcesów jest niezwykle dużo i w tej chwili tak ciężko jest deklarować, że ktoś jest na miarę Pawła Nastuli. Paweł Nastula to jest mistrz olimpijski, takich perełek to szukają każde wszystkie reprezentacje na świecie. Natomiast na pewno są to zawodnicy, którzy potrafią przybijać się nawet na dużych turniejach w Europie, nawet wygrywać medale, a nawet złote medale Pucharów Europy. W tej chwili dokładnie jak rozmawiamy odbywają się Mistrzostwa Polski, tam jedna zawodniczka już jest w finale Mistrzostw Polski, dwie są w półfinałach, które właśnie między innymi są wspierane przez Orlen i osiągają właśnie medale na Pucharach Europy również. Więc to są na pewno bardzo zdolne, mogę powiedzieć, dzieci z ogromną przyszłością i pod każdym względem to wsparcie im pomaga i sportowo, i pozasportowo i to jest, tak jak wcześniej powiedziałem, coś nie do ocenienia. Dlaczego w polskim judo jest taki kryzys? No, przed laty była to w polskim sporcie potęga, olimpijskie medale, Antoni Zajkowski, Waldek Legień, Marian Tała, Janusz Pawłowski, wspomniana Aneta Szczepańska. Co się stało, że teraz jest tak słabo? Ja myślę, że tutaj tych składowych tego marazmu, tak nazwę, jest na pewno sporo, natomiast trochę to jest tak, że ta nasza jedność gdzieś rozjechała. To szkolenie, wydaje mi się też jakby jakość szkolenia w Polsce trochę nie nadążyła za zmianami, które są w Europie i na świecie. Jednak ten sport wyczynowy rozwija się bardzo szybko i tutaj, żeby dotrzymać im kroku, to nie trzeba mieć nie tylko zdolną młodzież, czy właśnie te największe talenty, ale też trzeba dobrze jej prowadzić. Jak w każdym sporcie wyczynowym, no przecież boks... Kłania się Hiromitomita. Choćby Hiromitomita, ale tak jak na przykładzie boksu. No, przecież tego wydawałoby się, że my będziemy to potęgą na zawsze, a to wszystko się zmienia i jeżeli chcemy osiągać sukcesy, to musimy nadążyć też za jakością treningu. I wydaje mi się, że w tej chwili powoli wiele klubów i wielu młodych trenerów stara się nadążyć, dlatego że niektórzy trenerzy trzymają się schematów, które działały. One oczywiście jakiś czas temu, mogę tak powiedzieć brutalnie, jakby produkowały tych medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich, ale to wszystko się bardzo szybko dynamicznie zmienia. Jeżeli my będziemy się trzymali tych schematów, które kiedyś działały, ale nie weryfikujemy tego, nie zmieniamy, no to potem tych sukcesów nie ma. I sport jest bardzo złożony, szczególnie taka dyscyplina jak judo, gdzie tych składowych jest dużo, to nie jest... nikomu nic nie ujmując, bieg na 100 metrów, gdzie po prostu jest strzał i... tam też jest dużo składowych oczywiście, natomiast zawodnicy mają w jak najkrótszym czasie przebiec, oni po prostu wykonują swoją pracę. U nas jest tak dużo zmiennych, nawet rywal może mieć różne strony, różną dynamikę walki, różne techniki, może być różną budowę, to wszystko wpływa, ale ataki tak naprawdę jakby w każdym kierunku. U nas przeciwnik może atakować dosłownie w każdym kierunku, właściwie jak mamy 360 stopni, to nas może w każdym kierunku zaatakować. Więc to jest bardzo trudne i do tego wszystkiego trzeba się przygotowywać, więc tutaj ten trening jest nie tylko na macie, ale też złożony z wielu innych czynności. Na przykład zawodnicy u nas w klubie, którzy są wspierani przez Orlen, między innymi mają możliwość współpracy, mają dofinansowane treningi motoryczne nie przez trenerów judo, tylko przez specjalnych trenerów, którzy się tylko w tym kierunku kształcą. Spotkania z psychologiem, którzy tutaj pomagają zawodnikom się rozwijać i podchodzić do tych zawodów i do treningu w optymalny, maksymalnie korzystny sposób, więc żeby stworzyć dobre warunki, to jest to naprawdę duży team i duży mechanizm i liczyć na to, że po prostu kiedyś za wszystko zaprocentuje i będziemy mogli się rozmawiać tutaj o sukcesach na igrzyskach. No właśnie, bo w judo to zawsze było tak, że nie tylko sukcesy się liczyły. Motto twojego klubu, Hato Judo, pochodzi chyba od Świętego Augustyna, dopóki walczy się ze zwycięzcą. I myślę, że to przyciąga młodych ludzi? To chyba trochę bardziej moje motto niż klubu. Tak? Takie oczywiście wykorzystałem na stronie, dlatego że bardzo, bardzo to lubię. To jakby nie zawsze wszystko się układa tak jakbyśmy chcieli. I to też pasuje nawet do mojej kariery. Ona zaraz po tym medalu Mistrzostw Świata, kiedy miałem 21 lat i wydawało się, że właściwie ta moja kariera się rozpędza. Kilka miesięcy później zerwałem więzadła, nawet krzyżowe, więzadło krzyżowe, więzadło poboczne w kolanie. Bardzo ciężka operacja, prawie rok przerwy, rehabilitacji. Tych operacji kolan miałem kilka podczas swojej kariery. I to wszystko powoduje, że no nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli. No każda sytuacja może być dla nas albo wymówką, żeby powiedzieć, nie osiągnąłem sukcesów, bo właśnie kontuzja, bo wszystko dookoła było przeciwko mnie, albo może być bodźcem do sukcesów. Czyli możemy powiedzieć, no właśnie dlatego, że mi nie idzie, to ja muszę osiągnąć ten sukces, bo muszę sobie pomóc, muszę się spełnić, muszę komuś pomóc. Tych motywacji może być bardzo, bardzo wiele i one mogą być najróżniejsze. I tutaj dopóki my walczymy, to jakby staramy się robić wszystko co najlepsze. I jeżeli mamy takie poczucie, że wykonujemy to najlepiej jak potrafimy i mamy wewnętrznie przekonanie, że robimy to najlepiej jak potrafimy, to nawet jeżeli finalnie ten efekt nie jest do końca taki, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakiego byśmy oczekiwali, to my możemy być spokojni i właściwie możemy mieć poczucie, że wszystkie osoby wokół nas są spokojne. One też wiedzą, że my daliśmy z siebie wszystko. Właśnie, to jest, w judo zawsze mi się to podobało, że poznałem wielu, wszystkich tych ostatnio medalistów olimpijskich, jeszcze nie tylko medalistów olimpijskich, i tam było jedno istotne, że właściwie wszyscy z tych judoków to potem dawali sobie radę w życiu. To był nie tylko sport, to nie była tylko walka, ale i studia. Ty przecież też skończyłeś studia, jesteś magistrem ekonomii, MBA i tak dalej. I wszyscy właściwie judocy potem też, robiąc karierę sportową, nie zaniedbywali kariery naukowej, studia. Czy to też jest chyba imponujące w judo? To oczywiście jest jakby kwestia indywidualna i to każdy podejmuje decyzję, ale rzeczywiście bardzo dużo tutaj aktywnych sportowców jednocześnie stara się kończyć uczelnię. Często są to uczelnie naprawdę trudne, wymagające. Nie zawsze jest to AWF, jakby z tym szacunkiem, natomiast jakby nie zawsze wybierają właśnie ścieżkę taką stricte sportową i w tym kierunku się kształcą. I nawet jeżeli potem chcą być przy sporcie, chcą zostać trenerami, to bardzo często jednocześnie prowadzą własne biznesy czy są specjalistami w innych dziedzinach. I myślę, że jeżeli ktoś tutaj bardzo chce, to nasze środowisko jest tak szerokie i że właściwie zawsze jest w stanie pomóc. I zawodnicy, jeżeli tylko chcą się rozwijać, to na pewno tutaj z każdej strony dostaną wsparcie. A jest to bardzo przyjemne, dlatego że z takimi osobami też się przyjemnie przybywa i nam, jakby, ja powiem nam starszym kolegom może z maty czy trenerom, taki kontakt pomaga też rozwijać nas. To jest tak, że to działa obopólnie. Oni na pewno dużo się uczą od nas i korzystają, natomiast my przez kontakt z taką zdolną, inteligentną młodzieżą też możemy od nich nauczyć bardzo, bardzo wiele i to jest niezwykle przyjemne. I ostatnie pytanie. Czy naprawdę wierzysz, że po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu spotkamy się i będziemy mogli zaprosić jeszcze dodatkowo jakiegoś medalistę olimpijskiego w judo? Szczerze mówiąc naprawdę i szczerze mówiąc myślałem, że ostatnio już będziemy mieli medal i to jest sport i tutaj nie wszystko, to nie jest takie wymierne. To też u nas jest tak, że ktoś jedzie na przykład na Igrzyska Olimpijskie z najlepszym czasem, jakimś wynikiem sezonu i on jest w gronie medalistów, a nawet do zwycięzca. U nas tego jest bardzo dużo. Oczywiście są rankingi, są poszczególnie Puchary Świata, gdzie można tych punktów zbiera się, to trochę pokazuje, kto jest na jakim poziomie. Natomiast możemy trafić na rywala, który nam niezwykle nie pasuje. On nawet może być przeciętny, ale nam dokładnie jakby jego styl walki nie pasuje i nas eliminuje z turnieju. I tutaj nie wiem, czy powinien wymieniać medale, natomiast ja naprawdę wierzę. Myślę, że wszystkie osoby, które w tej chwili śledzą judo i śledzą ostatnie wyniki, no to może też nie jest tajemnica, bo mamy Beatę Pacut, przecież jest to medalistka mistrzostw świata, a aktualnie mamy Szymańską Angelikę, która regularnie ostatnio na największych turniejach, na Grand Slamach robi, czyli tych wielkich szlemach, tak jak w tenisie największe turnieje, robi medale i rzeczywiście ona jak najbardziej jest w gronie faworytek do medalu. Być może Piotr Kuczera, który przecież no nie tylko jest teraz medalistą mistrzostw Europy, ale w pięknym stylu pokonał 2 razy mistrza świata. Teraz leczy kontuzję, jest po operacji niestety dosyć ciężkiej, ale zapowiada, że zdąży się wyleczyć, zapowiada, że zdąży zakwalifikować się na igrzyska. U niego wiele się zmieniło, nie tylko właśnie jakby w kwestii treningu, ale przede wszystkim Piotrek odżył, uwierzył w siebie i te jego ostatnie walki, ostatnie turnieje przed kontuzją niezwykle udane i myślę, że powrót po kontuzji takiej ciężkiej, operacja więzadeł krzyżowych kolan jest bardzo trudna, ale często decyduje głowa, a ja myślę, że w tej chwili on jest gotowy, żeby powalczyć o swoje marzenia, więc to są przynajmniej 3 osoby, które mogą zdobyć medal. Przecież mamy jeszcze Julię Kowalczyk, która też jest medalistką mistrzostw świata sprzed kilku lat. Arleta Podolak, która bardzo chciałaby pojechać jeszcze raz na igrzyska i powalczyć o medal, więc tych szans jest bardzo, naprawdę bardzo dużo. Być może kogoś jeszcze nie wymieniłem, ale to nie chciałbym całej kadry przedstawiać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli żadna z tych wymienionych osób, a może ktoś jeszcze nie zrobi medalu, no to będzie trochę taka przykra niespodzianka dla naszej dyscypliny, bo tych szans jest naprawdę bardzo dużo. Co by nie było przykrej niespodzianki, aby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu polskie judo nawiązało do wspaniałych tradycji i oby był medal, tego sobie życzymy. Dziękuję pięknie za wizytę. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Sponsorem programu był PKN Orlen.